A ja lecę CF Moto na miasto. Odpalenie. Teraz ma załączone 4x4. Zmienimy na tylną oś tylko, bo jedziemy na miasto. Kuba mówi, że bardzo dobre hamulce ma. Dobry skręt. Niektórzy porównują to CF Moto z Kanamem. Jeździłem Kanamem 1000. Jeździłem też, chyba 580 to była. O, policajty. Miałem taki fajny film z policją. Chyba trzeba powtórzyć. Się spytam, czy dadzą radę odsłuchać naszą muzę i jakie będą mieli refleksje. Odwagi nabrałem. Dobry. Pytanie mam, czy chcą państwo, policja, posłuchać utworu motocyklistów? Jesteśmy motocyklistami, nagraliśmy utwór i bym puścił z telefonu. Świeży utwór. Wino Wrocławia to nagraliście? Tak, wino Wrocławia nagrywaliśmy. Chyba, że, ale ma pan to już gdzieś na YouTubie? Tak. To chyba, że pan poda, to my sobie wtedy zobaczymy. Ja już puszczam. Tylko ja i dwa kółka. Motocykliści o motocyklach. Ale to jakieś wideo też państwo nagrywali? No jest. Siema, siema, nowa nuta! Black ekipa! 2022! No to jedziemy. Tylko ja i dwa kółka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko górna półka. Wtedy czuję, że życie ma sens. Tylko ja i szum wiatru. Słońce. Takie coś. Super. No. Najważniejsze, że jestem jakieś zainteresowania. No. Ale to pan sam jeździ, czy gdzieś tam ma pan jakąś swoją ekipę? No, zięć, wnuk, no i kolegów dużo. I... To fajnie. A tym kładem macie gdzie jeździć w ogóle tu w Inowrocławiu? Są jakieś miejsca? Tu nie ma. Nie ma, nie? Na Godziębę jeździmy. No, to chciałem powiedzieć właśnie, że z tego co kojarzę, to górki na Godziębie tylko. Tak, tak. Bo to kolega tam kupił i tak mu to promujemy od 2 lat. Tam nic nie było, teraz zrobił tor, zawody. O, to fajnie. No i tak jeździmy, bo tak jak po Polsce, no teraz byliśmy w Łodzi w sobotę i 2 miesiące temu byliśmy, była żwirownia czynna, nie? Pojechaliśmy 200 km w jedną, w drugą, nie wpuścili nas, bo teren prywatny, kamery i nie idzie jeździć. Tego, nawet nie macie, nawet dla ścigów też nie ma tras, radnych torów, nie? Nie ma. W Toruniu jest tylko tor, nie? To trzeba... No ale on jest malutki. Raz, że jest mały, a dwa, że z tego co się orientuję, to jest drogo dosyć, nie? Żeby tam wykupić. No kiedyś było za darmo, nie? Teraz się wykupuje. Jak ja jeździłem jeszcze 3 lata temu, ścigaczami jeździłem, no to za darmo było, nie? A teraz nie wiem. No i w Bydgoszczy, nie?
Ale tam jest malutki ten kartingowy. A nie? To jest raz. Tylko najgorsze, że to ludzie mają zainteresowania, by sobie pojeździli. Grupa by się jakaś zebrała, żeby sobie faktycznie poskakać na krosie czy na kładzie. A nie ma gdzie, nie? No. Do lasów jest zakaz wjazdu, nie? No, do lasu nie można. Na poligon też nie. No, są zakazy. No, chociaż tam by mogli wydzielić, nie? Jakiś tam... Tur jakiś nie. zrobić chociaż, nie? No. No. Tu kiedyś chcieli tutaj na tym wysypisku zrobić. Nie wypaliło. No niby twierdzą, że jeszcze są te wydziewy, nie? My tam jeździmy czasami, ale jakoś się dobrze czujemy. No bo góra jest fajna, nie? No. Ale tylko jedna góra, ale tam dla rowerów to też by było coś fajnego. W ogóle, no. Taka jazda w terenie to jest coś fajnego, nie? To jest zupełnie co innego niż... Z miejscem problem. No. I to jest najgorsze, że tu nie ma gdzie właśnie. Takie tory, żeby były jeszcze jakieś wydzierżawione nawet, nie? Żeby to, kurczę, nasypali jakichś piachów, coś, można się pobawić wtedy. No, ale mówię, Godzięba jest bardzo dobra. Jest dla każdego, dla dziecka, dla dorosłego, na dużego kłada, na małego kłada. Nie, bo kojarzę to. No. To kiedyś w sobotę zapraszam na Godzięby. Będziecie przejeżdżali. No, tam jest dojazd normalnie do samego toru. Zobaczymy. Jak będziemy przejeżdżali, to na pewno pomyślimy. Dobrze. To dzięki. Do widzenia. Nawzajem. Policją jest. Trzeba być odważnym. Nie gryzą policjanci. Bardzo sympatyczni. No gorzej jak coś nabroimy, nie? A najgorzej to jak będziemy lekceważyć policjantów. Tego nie radzę. To jest taki sam człowiek jak i my. Trzeba uszanować jego robotę. Tu następna jednostka. Mam nadzieję, że światła mam zapalone. Powiem wam, że tym CF Moto czuję się, jakbym na tronie jechał. Tak samo jak tym Kanamem. Bardzo wysoki jest, wiecie? Ile to poleci, nie jechałem jeszcze szybko, ale myślę, że ponad 100 poleci, jest odblokowany. A co to znaczy w CF Moto 1000 odblokowany, tego nie wiem.